Szczęść Boże, Julita Pszyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. O przyszłości Unii Europejskiej, Brexicie i kryzysie imigracyjnym będą dziś rozmawiać przywódcy państw V4 i krajów Beneluxu. Spotkanie odbywa się z inicjatywy premier Beaty Szydło, która podsumuje rok prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele 7 krajów: Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Belgii, Holandii i Luksemburga. Współpraca Grupy Wyszehradzkiej z państwami Beneluxu ma podnieść na wyższy poziom polityczne relacje, które do tej pory odbywały się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. To także okazja, by omówić tematy ważne z punktu widzenia agendy Unii Europejskiej. Chodzi nie tylko o kryzys migracyjny, ale także przyszłość wspólnoty, Brexit oraz wspólną politykę obronną. Przywódcy państw podejmą także dyskusję nad poprawą konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz umocnieniem wspólnego rynku. Na marginesie szczytu dojdzie do dwustronnych rozmów premierów Polski i Holandii. Mark Rutte ma się pojawić w Warszawie około godziny 11. Po południu na Zamku Królewskim w obecności szefów rządów państw V4 Beata Szydło podsumuje rok prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Następnie uroczyście przekaże przewodnictwo premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Współpraca Unii Europejskiej i NATO, kryzys migracyjny oraz walka z terroryzmem to tematy, jakie w Luksemburgu podejmie dziś minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Polska od dawna jest pod ostrzałem unijnych eurokratów. Na sprzeciw rządu Beaty Szydło wobec przymusowej relokacji migrantów Komisja Europejska zareagowała wszczęciem procedury prawnej. Warszawa ma miesiąc na odpowiedź. Teraz temat migracji oraz walki z terroryzmem pojawi się na comiesięcznym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, na którym Polskę będzie reprezentował Witold Waszczykowski. Spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych odbędzie się w Luksemburgu, a na jego marginesie dojdzie do rozmów szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej z przedstawicielami państw Partnerstwa Wschodniego. To kolejny etap przygotowań do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym położy nacisk na silne związki nauki z biznesem, zapowiada wicepremier Jarosław Gowin. W tym tygodniu mają zakończyć się konsultacje resortu ze środowiskiem akademickim. Ostateczny kształt ustawy poznamy w drugiej połowie września. Podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego jest innowacyjność. Nie byłoby jej jednak bez badań naukowych, za które w dużej mierze odpowiadają uczelnie wyższe. Te wielokrotnie muszą się jednak mierzyć z brakiem środków finansowych, zauważa profesor Jakub Stelina z Uniwersytetu Gdańskiego. Niskie pozycje Polski w rankingach światowych wynikają właśnie przede wszystkim z tego, że nauka polska jest niedofinansowana. I tutaj wydaje się też, że bardzo duży nacisk należy położyć na jakość kadry, która pracuje na uczelniach. A w rankingach światowych na przestrzeni ostatnich lat polskie uczelnie spadają po równi pochyłej. Chcielibyśmy, aby nasze uczelnie, miejmy nadzieję, to się uda, podniosły się w rankingach światowych. To jest dosyć istotna rzecz nie tylko ze względu na prestiż uczelni, ale też na możliwość ściągania i kadry akademickiej, i zagranicznych studentów. Mówi politolog dr Grzegorz Piątkowski. Dlatego tak wyczekiwanym projektem jest ten przygotowywany przez Ministerstwo Nauki we współpracy ze środowiskiem akademickim. Ustawa 2.0, bo o niej mowa, ma być antidotum na problemy polskich uczelni wyższych. Nie było do tej pory ustawy, która byłaby, nie w tej kadencji, w ogóle po 1989 roku, nie było takiej ustawy, która by powstawała w tak szerokim dialogu między rządem a zainteresowanym środowiskiem. Konsultacje resortu ze środowiskiem naukowym mają zakończyć się w trakcie najbliższego tygodnia. Ostateczny kształt projektu poznamy w dniach 19-20 września na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie. Celem będzie podniesienie jakości kształcenia potrzebne, by budować silne więzi między nauką i biznesem, przekonuje dr Grzegorz Piątkowski. Szkolnictwo wyższe pełni oczywiście rolę partnera dla gospodarki. Tutaj jasno widać też pomysł premiera Gowina i premiera Morawieckiego. Te dwa komplementarne pomysły, czyli strategia Gowina i plan Morawieckiego, są uzupełniające się. A obecnie nauka nie uwzględnia potrzeby biznesu, z drugiej strony także biznes rzadko jest ukierunkowany na naukę, przekonuje profesor Jakub Stelina. Tu niewątpliwie reforma musi poprawić te relacje pomiędzy nauką i biznesem. Nauka musi przynosić korzyści
dla społeczeństwa, tak te, powiedzmy, niewymierne, takie aksjologiczne w sferze wartości, jak i te związane właśnie z postępem technologicznym, z rozwojem kraju, z rozwojem cywilizacyjnym. Dlatego nowa ustawa o szkolnictwie wyższym będzie kładła nacisk na związki nauki z gospodarką, zapowiada wicepremier Jarosław Gowin. Na pewno ten aspekt współpracy między nauką a gospodarką będzie w nowej ustawie uwzględniony, ale zanim wejdzie w życie ta ustawa, to jestem przekonany, że parlament uchwali kolejną ustawę poświęconą samej innowacyjności. To właśnie innowacyjność ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki, uwzględnionym w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Zanim reforma szkolnictwa wyższego wejdzie w życie, parlament ma uchwalić ustawę, w myśl której każdą złotówkę, jaką przedsiębiorca zainwestuje w naukę, będzie sobie mógł odpisać od podatku. Przenosimy się do Francji. Partia La République En Marche prezydenta Macrona wraz z koalicyjną partią MoDem zdecydowanie zwyciężyły w drugiej turze wyborów parlamentarnych, zdobywając ponad 300 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym liczącym 577 osób. Zwycięskie partie La République En Marche oraz MoDem nie kryją zadowolenia z historycznego wyniku wyborów. Pour la première fois sous la 5e République. Po raz pierwszy w Piątej Republice nastąpi głębokie odnowienie Zgromadzenia Narodowego. Będzie ono zróżnicowane, młodsze, wzmocnione bogatym doświadczeniem zawodowym i politycznym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. To historyczna chwila, przede wszystkim dla reprezentacji kobiet w Zgromadzeniu Narodowym. Sukces wyborczy koalicji prezydenta Emmanuela Macrona pozwala jej na sformowanie rządu, który będzie mógł wdrożyć reformy zapowiedziane w programie wyborczym francuskiego przywódcy. Wyborcy domagają się zmian w wielu obszarach. Myślę, że najważniejszą kwestią jest teraz bezpieczeństwo. Chodzi między innymi o terroryzm, który obecnie jest bardzo istotnym problemem. Nie możemy dopuścić do kolejnych tragedii, takich jak w Paryżu czy w Londynie. Takie incydenty nie mogą się znów wydarzyć. Myślę, że ważne jest, aby rozpocząć reformę w dwóch aspektach. Po pierwsze, chodzi mi o reformę systemu pracy. Musimy podjąć tu nowe działania, ponieważ zmiany w tej kwestii opóźniają się już od dłuższego czasu. Z kolei drugim ważnym aspektem jest reforma edukacji. Wiele oczekiwań stoi przed ministrem edukacji. Na drugim miejscu w wyborach uplasowali się centroprawicowi republikanie i ich sojusznicy, zdobywając zgodnie z dotychczasowymi danymi MSW 124 miejsca. Oznacza to, że będą w Izbie największym klubem opozycyjnym. Partia Socjalistyczna wraz z sojusznikami, która rządziła przez ostatnie 5 lat, zdobyła zaledwie 49 miejsc. To bowiem najgorszy wynik w jej historii. Skrajna lewica pod wodzą Jean-Luca Mélenchona znalazła się na czwartej pozycji z 30 miejscami, a skrajnie prawicowy Front Narodowy może liczyć na 8 miejsc. Mamy więcej parlamentarzystów niż 5 lat temu, więc jest to satysfakcjonujące. Oczywiście chcielibyśmy mieć ich jeszcze więcej. Chcielibyśmy stworzyć grupę w parlamencie, ale tak niestety nie będzie. Będziemy mieć 6 lub 7 przedstawicieli w parlamencie. To bardzo dobry wynik. Musimy być w opozycji. Chcemy też móc decydować. Frekwencja w wyborach była rekordowo niska. Według Marine Le Pen sytuacja ta świadczy o powszechnym spadku zainteresowania polityką, a także nieufnością wobec rządów. L'abstention a aujourd'hui battu de nouveaux records. Wstrzymujący się od głosu pobili dziś nowy rekord. Niska frekwencja w wyborach pokazuje, że nieufność wobec polityki osiągnęła szczyt. Sytuacja ta znacznie osłabia legitymizację nowego Zgromadzenia Narodowego. Nowe rządy wznoszą się na złych fundamentach. L'abstention massive fragilise considérablement la légitimité de la nouvelle Assemblée nationale et ce quinquennat débute sur de bien mauvaises bases. W wyborach wzięło udział zaledwie 43% osób uprawnionych do głosowania. Jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych po tym, jak samochód dostawczy wjechał w grupę muzułmanów w północno-wschodnim Londynie. Zajście jest badane przez siły bezpieczeństwa jako możliwy zamach terrorystyczny. Do zdarzenia doszło w pobliżu islamskiego ośrodka i lokalnego meczetu, w którym wcześniej odbywała się wieczorna modlitwa.
Samochód jadący po chodniku wjechał prosto w grupę muzułmanów. Jedna osoba chyba zmarła na miejscu, reszta znajduje się w stanie ciężkim. Rano, kiedy tędy przejeżdżałem, zobaczyłem tłum ludzi stojący na chodniku. Za chwilę dowiedziałem się, że furgonetka, która stała obok, zmiażdżyła ludzi. 48-letni kierowca samochodu został ujęty przez świadków zdarzenia, a następnie aresztowany przez policję, która skierowała go na obserwację w szpitalu. Następnie mężczyzna ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May poinformowała, że będzie przewodniczyła dziś posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego COBRA oraz potwierdziła, że zajście traktowane jest jako możliwy atak terrorystyczny. Szefowa rządu zapewniła, że myślami jest z ofiarami i ich rodzinami. Głos w sprawie zabrał także burmistrz Londynu, potępiając incydent na jednym z portali społecznościowych. To był celowy atak na niewinnych Londyńczyków, z których wielu kończyło modlitwy podczas świętego miesiąca Ramadanu. Choć wygląda to na atak na konkretną społeczność, to jest napaść na nasze wspólne wartości, tolerancji, wolności i szacunku, podobnie jak ataki w Manchesterze oraz na moście w Londynie. Londyńska policja zapowiedziała zwiększenie liczby funkcjonariuszy na stołecznych ulicach w celu uspokojenia mieszkańców, a zwłaszcza obchodzącej Ramadan społeczności muzułmańskiej. Uwolniono 36 zakładników z ośrodka turystycznego w stolicy Mali, Bamako. Wczoraj po południu hotel został zaatakowany przez terrorystów. Nie żyją dwie osoby, a kolejne dwie są ranne. Do ataku na ośrodek Mau na przedmieściach liczącej ponad 2 miliony mieszkańców malijskiej stolicy doszło wczoraj po południu czasu lokalnego. Zginęły w nim co najmniej dwie osoby. Niestety, na tą chwilę bilans ofiar to 2 zmarłych. Pierwsza ofiara to osoba, która została ewakuowana. Ona właśnie zmarła. Nasze siły potwierdziły także znalezienie jednego ciała na miejscu. O godzinie 15.40 czasu lokalnego uzbrojony napastnik wjechał motocyklem na teren kompleksu hotelowego, krzycząc Allah Akbar. Jak relacjonował świadek, tuż po nim wjechało samochodem 3 dżihadystów, którzy zaczęli strzelać. Właśnie przyjechaliśmy. Około 30 minut po naszym przyjeździe usłyszeliśmy strzały, więc po wysłuchaniu strzałów wsunęliśmy się pod łóżko, a następnie zespół strażników przyszedł i ewakuował nas. Trzech napastników zostało zastrzelonych podczas akcji, a jednemu udało się zbiec i jest wciąż poszukiwany. Jak dotąd żadna organizacja nie przyznała się do ataku. W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o godzinie 12:00, tuż po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia.